Hej, dzisiaj ciąg dalszy tematu na temat pewności siebie. Miałem dzisiaj mówić o tym, od czego zależy wewnątrz pewność siebie. Słuchaj, każdy z nas urodził się z pewnością siebie. Każdy z nas ma tą pewność naturalnie w sobie. Tylko w pewnym momencie, kiedy byłeś dzieckiem, może kiedy byłeś troszkę starszy, ktoś ci powiedział: słuchaj, ty się do tego nie nadajesz. Jesteś beznadziejny. Wiesz, czy to powiedział ci nauczyciel, czy ktoś z rodziców powiedział, czy ktoś z bliskich, jak usłyszysz 1, 2, 3 razy coś takiego, to w głowie zaskakuje: ojejku, a może faktycznie jestem beznadziejny. I w tym momencie zaczyna się wszystko sypać. Ale możesz powiedzieć: zaraz, ale są przecież ludzie, którzy mają od zawsze taką naturalną pewność siebie. Więc jak najbardziej mają taką naturalną pewność siebie, ale są to osoby, które na przykład miały odpowiednich rodziców, którzy to rodzice mówili: jesteś cudownym dzieckiem, jesteś fantastyczny, daleko zajdziesz. Tylko widzisz, takich osób jest stosunkowo niewiele i ty, myślę, wiesz najlepiej, jak to było u ciebie, jak tobie rodzice mówili. Czy mówili ci, że będziesz milionerem, będziesz wielki? No, myślę, że sobie sam odpowiesz na to pytanie. Wiesz, możesz mnie zapytać, czy brak pewności siebie to jest coś złego. Jak popatrzeć na tego pana, który tutaj jest za mną, Chopin, wiesz co? Dzięki temu, że on był niezwykle niepewny siebie, to teraz budują mu pomniki. Bo był niepewny siebie i przez to realizował się w czymś innym, czyli zatracił się w muzyce i czuł się pewnie w muzyce. Ale jako ciekawostkę powiem ci jeszcze, pewnie oglądałeś Idol, chyba tak to się nazywa, ale zagraniczny. I występował tam swego rodzaju taki pan, który się nazywa Pol Potts. Taki kawał chłopa, który jakieś tam zęby miał wyszczerbione, wyszedł na scenę, przedstawił się, że jest sprzedawcą, że sprzedaje telefony komórkowe. Tam wszyscy na niego patrzą, podśmiewują się w duchu, że co to za oferma przyszła i tu będzie śpiewać. A jak zaśpiewał, to powalił wszystkich na kolana. Zaśpiewał operę. I nagrano potem film na ten temat. Film chyba się nazywa Mam Talent, ale to sprawdź sobie w internecie. Pol Potts. I w tym filmie jest pokazana cała jego droga właśnie do tego, co on osiągnął. I właśnie ten Pol Potts dokładnie miał taką historię, kiedy był mały, był pewnym siebie, do momentu, kiedy ktoś tam z kolegów zaczął się z niego wyśmiewać, polapali to inni koledzy i zaczął być nieśmiały, bo inni go uważali, że coś z nim jest nie tak. I zatracił się wtedy w muzyce, w śpiewaniu. Dokładnie zrobił to samo, co Chopin. I teraz widzisz. Czy warto być pewnym siebie, czy nie warto? Wiesz, ja uważam, że jak najbardziej warto być pewnym siebie, z tego względu, że dzięki temu będziesz w stanie o wiele więcej w życiu osiągnąć. O, dobra, mówię o przykładzie Chopina, czy o przykładzie Potsa, ale słuchaj, jak najbardziej możesz stać się pewnym siebie, bo jest to kwestia umiejętności. Co cię blokuje przed tym, że nie jesteś pewnym siebie? Właśnie twoje myśli. To, że nie robisz czegoś, bo wydaje ci się, że ludzie będą się śmiać z ciebie, będą pokazywać na ciebie palcem. I to są tak naprawdę twoje myśli. Chcesz być w czymś dobry, chcesz coś robić, ale tego nie robisz, bo się boisz, tak? Bo boisz się śmieszności, na przykład. Albo boisz się sam najlepiej wiesz czego. Słuchaj, najlepsza metoda na to, jaką znam. Ja też miałem różne rzeczy w przeszłości, których się bałem. Najlepsza metoda jest taka, żeby zacząć robić to, czego się boisz. Możesz mi nie wierzyć, albo możesz pomyśleć: ale zaraz, jak mam to niby to robić? Okej, na przykładzie Chopina, który bał się po prostu ludzi, bał się towarzystwa. Jeśli boisz się ludzi, nie wiem, boisz się kobiet, boisz się przemawiać publicznie, zacznij to robić. Na początku będziesz się cząść ze strachu, ale to właśnie o to chodzi. Jeśli ci raz nie wyjdzie, to nic nie znaczy. Jeśli ci drugi raz nie wyjdzie, naprawdę nie ma problemu. Są tacy, którzy podejmowali próby po kilka tysięcy razy, jak na przykład Edison. Zanim on wynalazł żarówkę, 2000 razy mu się nie udało. Ale to widzisz, to jest kwestia twojego podejścia. To jest kwestia wiary w siebie. I to widzisz, może do tej pory nikt ci po prostu tego nie powiedział, że to możesz zrobić. Ja ci teraz mówię, że jak najbardziej możesz. Jak się czegoś boisz, zacznij to robić. Jak zaczniesz to robić, nagle odkryjesz, że dajesz sobie z tym radę. Teraz jest kolejna sprawa odnośnie pewności siebie. Jeśli na przykład uważasz, że jesteś kiepskim graczem, nie wiem, w piłkę nożną i brak ci pewności siebie,
Wiesz, jaka jest najprostsza metoda na to, żeby nabrać w tym pewności? Po prostu zacząć grać w piłkę. I to jest kwestia powtórzeń. I tak robią najlepsi mistrzowie, tak robią najlepsi sportowcy. Po prostu kopią tą piłkę do tego momentu, aż będą mieć wewnętrzne przekonanie, że oni są w tym absolutnie rewelacyjni. Poruszę teraz inny temat, bo ktoś może powiedzieć, że pewność siebie będzie miał dopiero wtedy, jak kupi sobie odpowiedni samochód, będzie miał odpowiedni dom. Dopiero wtedy będzie mógł poczuć się pewny siebie. Otóż nie, to nie jest pewność siebie. To jest budowanie ego. A ego to jest jedna sprawa, a pewność siebie to jest druga sprawa. Odnośnie ego ja powiem może w następnym, może w którymś z kolejnych nagrań. Nie będziesz miał swojej pewności siebie, jeśli będzie to budowane po prostu przez ego. Przez to, że będziesz miał super brykę, będziesz miał samochód. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał lepsze. I wtedy twoja pewność siebie poleci w dół, bo on ma, a ja nie mam. I będziesz cały czas to budował, ale będziesz budował ego, a nie pewność siebie. Pewność siebie jest w tobie, w twoich przekonaniach, w twoich myślach na twój temat, że jesteś w czymś dobry. Więc jeśli chcesz zbudować pewność siebie, po pierwsze rób to, czego się boisz. Po drugie, ja bym ci sugerował zrobić właśnie coś, co zrobił Chopin, czyli zatracić się w jednej rzeczy, opanować ją bardzo dobrze, tak żebyś czuł się z tym naprawdę pewnie, tak, że jesteś w czymś rewelacyjny, ale wtedy weź się za drugą rzecz, za trzecią rzecz. Jak będziesz miał w głowie kilka takich przekonań, że ty robisz parę rzeczy dobrze, to jeśli ktoś popatrzy na ciebie i powie, jesteś mrówką. To, że ktoś ci powie, że jesteś mrówką, w cudzysłowie, to nie znaczy, że nią jesteś. Bo ty masz swoje przekonanie, że jesteś rewelacyjny w tym. I ktokolwiek ci coś nie będzie mówił, to ty wiesz lepiej, jaki ty jesteś, tak? Jeszcze ostatnia rzecz, o której chcę ci powiedzieć, odnośnie szacunku do siebie. Szacunku do siebie, która jest też wyrażana w twoich myślach. Czy ty lubisz siebie? To jest związane z pewnością siebie. Bo w momencie, kiedy staniesz przed lustrem i pomyślisz sobie, jestem brzydki, jestem gruby, mam długi nos, mam odstające uszy, krzywe zęby i tak dalej, to wszystko powoduje, że twoja pewność spada, robisz się coraz mniejszy. I teraz tak, jeśli ty będziesz miał przekonanie, że wewnętrzne przekonanie, że jesteś po prostu super ekstra gościem czy gościową, to twój wygląd zewnętrzny a w ogóle nie będzie miał wpływu na twoją pewność siebie. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, trudniej jest wykonać. Więc jeśli ci to bardzo przeszkadza, coś w tobie, stań tak przed lustrem, popatrz na siebie, jeśli ci przeszkadza twój brzuch, słuchaj, to od ciebie zależy, jak ty wyglądasz, tak? Po prostu to zmień. Zapomniałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, więc szybciutko. Twoja pewność siebie mocno zależy od otoczenia, w którym przebywasz. Więc jeśli masz rodziców, którzy ci cały czas mówią, słuchaj, to nie jest dla ciebie, zapomnij o tym, nie rób tego. Jeśli masz kolegów, koleżanki, nauczycieli, którzy cię dołują, zmień szkołę, zmień kolegów. Jeśli rodzice ci mówią takie rzeczy, wiesz co, obawiam się, że się musisz wyprowadzić i to im szybciej to zrobisz, tym lepiej. To nieważne, czy masz na to pieniądze, czy nie masz pieniędzy. Wbrew pozorom są w Polsce możliwości na to, żeby wyprowadzić się, pójść do pracy. Słuchaj, w Warszawie jest chyba 1% bezrobocie. Jak będziesz chciał, nie ma problemu. Nie bronię ci wyjechać gdzieś za granicę. Jeśli masz toksyczne otoczenie, które cię cały czas dołuje, zmień to otoczenie. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, odnośnie twoich myśli. Zastanów się, co ty myślisz o sobie. Czy myślisz o sobie, że jesteś super? Czy myślisz o sobie, że jestem mistrzem, że jestem fantastyczny? Czy myślisz o sobie, nie no, beznadzieja, znowu mi nie wyszło. Jak wezmę się za to, na pewno się nie uda. Zauważ, o czym myślisz. Wręcz możesz sobie wziąć kartkę papieru i spisywać sobie jednego dnia swoje myśli. Będziesz zdziwiony, jak ty tam się programujesz. Jeśli ty non-stop się programujesz, że jesteś beznadziejny, że jesteś do niczego, że ci się nie uda, to słuchaj, jak ci się ma udać? Jeśli ty sam nie wierzysz w siebie, to kto w ciebie uwierzy? Weź sobie kartkę, spisz to sobie. Popatrz na swoje otoczenie. Jeśli się na ciebie wpływa, zmień. To już tyle. Dzięki. Hej.